Taz, jeden frag wpada. Oj, niewiele zabrakło, był już celowany w głowę. Tymczasem Pasza, jeden na dwóch. On się jeszcze nie poddaje, Pasza będzie próbował zaczarować. Minuta 5 do końca czasu jeszcze ma sporo. Pewnie skoczy szybko na galę. Nie będzie się tutaj męczył, po prostu postara się jak najszybciej tam przebiec, a nie, jednak pójdzie od dywanów, a więc obiega w ogóle aż na tę pozycję Jerek Pasza. No i zobaczymy, czy tym samym zaskoczy przeciwników. Hunden wcelowany, ale to się może udać. Zobaczmy, Pasza cały czas na łoku, spokojnie. Hunden właściwie jest tutaj wystawiony. Wystawiony pod Jarka. Jeżeli tylko Jarek wychyli, to Hunden może dostać głowę. Aż dziwne, że tak się ustawia Hunden. Zaraz być może jednak zobaczy, co się dzieje. No i Pasza przed szansą. Pasza jeszcze na spokojnie, oczywiście po cichutku. Zważa, żeby się Hunden nie obrócił. No to może być bardzo ciekawe. Zaraz zobaczy rywala. Oj, nie zobaczył jeszcze przeciwnika. Pasza cały czas spokojnie. Teraz sprawdzi może bombset. Zobaczył Frisa. Będzie Pasza z frankami. Pasza co teraz wykombinował? Ależ to Pasza ugrał. To było niesamowite zakończenie tego meczu. No ja wiedziałem, że Pasza takie rzeczy też potrafi. I teraz to zrobił. No coś pięknego.